Wróciliśmy z podróży służbowej z Ukrainy, gdzie odbyliśmy serię spotkań z władzami powiatu, a przede wszystkim z rodzicami i młodzieżą, która od września chce podjąć naukę w zespole szkół imienia Józefa Warszewicza w Pruszkowie. Dzieci wybrały trzy typy kształcenia. Te, które są w Pruszkowie, ze względu na to, że w Pruszkowie mamy internet i jest możliwość zakwaterowania, wyżywienia i podjęcia nauki. 28 dzieci wybrało liceum policyjne, 6 chłopaków wybrało liceum o profilu sportowym, czyli piłkę nożną będą kopać, i 3 chłopaków i 1 dziewczyna do pierwszej klasy liceum o profilu strażackim. Na początku były obawy, czy te dzieci rzeczywiście będą mogły się uczyć w cyklu 3-letnim, bo ktoś rzucił hasło, że młodzież przyjedzie na rok pilotażowo i potem wróci do siebie, nie mając nic. Pytania rodziców były, powiedzmy sobie, od takich prostych, czy będą miały co zjeść i jakie będą możliwości, bo to było dla nich najważniejsze, jakie będą możliwości po zakończeniu edukacji, czyli po tych 3 latach. I od tej oczekiwania rodziców i uczniów były zgodne, że rzeczywiście ukończenie u nas szkoły egzaminem maturalnym otwiera im drogę na wszystkie polskie uczelnie i na uczelnie w całej Unii Europejskiej. Ekipa przyjeżdża 1 września. Część dzieciaków przyjeżdża z rodzicami, żeby zobaczyć, w jakich warunkach będą mieszkać i będą uczyć się. A powiem szczerze, że te pieniądze, które otrzymujemy w ramach subwencji oświatowej, wystarczą na pokrycie wszelkich kosztów, bo dodatkowo jeszcze dostajemy subwencje również dla obcokrajowców na naukę języka polskiego i będą mieli więcej tego języka, a my dodatkowo chcemy przez pierwsze miesiące również w sobotę zrobić taką szkółkę sobotnią, gdzie przyjedzie nauczycielka, która będzie uczyła te dzieci jeszcze dodatkowo języka polskiego, ale wiemy z doświadczenia i z porozmowach z Wyborkiem, że to akurat nie jest żaden problem. My nie płacimy tutaj kieszonkowego, aczkolwiek my mamy system stypendialny, czyli jeżeli jest bardzo wysoka średnia uczniów, którzy do nas przychodzą w pierwszej klasie, to dotyczy naszych dzieci, ale również tych, które przyjadą z Ukrainy, i z tych pierwszych wyliczeń wiemy, że z tych 38 ósemka, dziesiątka załapie się na stypendium tak zwane naukowe za dobre wyniki, za bardzo dobre wyniki w nauce, bo średnia musi być powyżej 5.0. Jest to projekt w ramach naszego partnerstwa, które od 11 lat kwitnie, bo mamy różne formy tego. To jest kolejny punkt w programie, że zachęcamy młodzież do nauki w naszych szkołach. I tutaj kryterium było miejsce zamieszkania, czyli z tej grupy 38 osób jedna jest tylko z sąsiedniego powiatu, z powiatu kałużskiego, a 37 są mieszkańcy powiatu dolińskiego. Padły pytania na spotkaniu z władzami, czy te dzieci w ogóle dadzą sobie radę, bo jest u nich system taki, że do 7 punktów to zapomni, że rokuje jakieś nadzieje, a od 7 do 12 to są osoby dobre. I jak zadaliśmy pytanie pani dyrektor, która była naszym takim punktem informacyjnym, bo dyrektorka z Wojewódzkiego Ośrodka dla Dzieci Niedowidzących i Niesłyszących zbierała te ankiety, okazało się, że jedno dziecko ma 7 punktów, a wszystkie dzieci mają od 8 do 12, czyli są to osoby bardzo zdolne. I tu myślę, że nie będzie żadnego problemu, ale to nie było kryterium. Braliśmy wszystkich. Pamiętam przykład, bo miało być 37 dzieci, a w dniu, kiedy przyjechaliśmy, przyszło jeszcze małżeństwo z 6 dzieci. I pani ta Oksana mówi, ale wy wiecie, że to kosztuje załatwienie paszportu, załatwienie wizy. Teraz jeszcze jest transport do Polski, tyle i tyle. Tłumaczenie dokumentów, oświadczenia, podpisy do notariusza trzeba pójść, że to gdzieś około 3000 hrywien. A ta rodzina mówi, pani dyrektor, niech pani się nie martwi, my chcemy, żeby nasze dziecko miało możliwość podjęcia nauki w Polsce. Szkoła w Pruszkowie, internat ma prawie, że teraz zajęty łącznie z tymi dziećmi z Ukrainy, a w pozostałych szkołach naszego powiatu, oprócz Tułowic, gdzie jednak dzieci ukraińskie wolały wykształcenie ogólne mieć, bo te profile to jest jak gdyby tylko taka przykrywka do tego liceum ogólnokształcącego. Dzieci chcą się uczyć, a oprócz tego chcą uczęszczać na lekcje samoobrony, strzelania z bronią, to co jest policyjnym, czy kopania piłką, czy zabawy w strażaka na poważne. W ramach partnerstwa chcieliśmy wymyślić coś innego, nie tylko wymiany, wyjazdy,
odwiedzanie się nawzajem, nie Dzień Śląski, nie zapomogi i pomocy humanitarne, ale coś, żeby łamać bariery, stereotypy. Niech młodzi Ukraińcy przyjadą i zobaczą, jak żyje taki rówieśnik w Polsce. Nie mówimy o Wołyniu, nie mówimy o tym, pamiętamy, mamy to w głowie, ale dzisiaj trzeba żyć jak brat z bratem, bo nigdy nie wiadomo, czy ten Ukrainiec, czy ten Polak nie będzie mi potrzebny.